Także... Rose of mine. Dobra. Będę czytał. Bo chyba kurwa nie myśleliście, że dla was się czegokolwiek nauczę, nie? Nie myśleliśmy, że... Ale nauczyłeś się czytać. Dobra, wiem, nie myśleliście, wiem, nie myśleliście. Nauczyłeś się czytać. Tak czy inaczej, kmina. Najbrzydsza kobieta, jaką znam. Naprawdę. Nic dziwnego, że woli, żeby zwracać się do niej Przemek. No, uwierz mi, ścięcie włosów nie pomogło. Jeśli komukolwiek za to płaciłaś, zrobili cię w chuja. Może nawet dosłownie. Whatever. Skoro już przy brzydkich kobietach jesteśmy i nie będzie teraz o Marcie. A nie, bo Marcie jest coś ładnego. W zasadzie bywa. Czasami. No. Ale zawsze kończy tak samo. Orgazm on wychodzi. Ale nie można powiedzieć, dziewczyna jest pracowita. Na tyle, że nawet dostała podwyżkę. Obecnie, gdy zbliża się koniec miesiąca, brakuje jej tylko na jedną paczkę fajek i na jedno wino. Trzymaj tak dalej, może sponsor nie będzie już nawet potrzebny, nie? Ale do rzeczy, nie miał być o brzydkich kobietach. Kasia. Gdy cię widzę, od razu mam przed oczami takie kobiety jak Joanna Dark, Kleopatra, Maria Skłodowska-Curie. One też zawsze prezentowane są z taką miną, co mówi, że dawno nikt ich porządnie nie wyruchał. Nie. I am Polish! Spróbuj, może zadziała. Przyszłość w twoich rękach, może nawet ustach. Kamila. Bauer robi cię w chuja, nie? Nie będziesz sławna. Ale dzięki niemu się narobić, nie? To na pewno. Michalina uciekła. Uciekła. Chodzący seks. Wręcz pierwsze cycku w bimedia. Pierwsze cycki bimedia. No, chujowo kręci tyłkiem. W każdym razie. Przechodząc do tych bardziej kształtnych osób. Robert? W każdym razie, no, śmianie się z Roberta, że jest gruby, to tak jak podkładanie nogi biegnącym dzieciakom. Śmieszy za każdym razem. Tylko w końcu się nudzi, nie? Ale no, Robert. Jak wiemy, Robert bardzo lubi psy. Kurwa, nie będzie o ich jedzeniu. Nie. Powiedziałbym, że on kocha psy. No, no. Nic dziwnego, że nie ma dzieci. Z tego co wiem, takie czyny są zakazane w naszym kraju, no ale co zrobić? Ja wiem, że kiedyś miał kozę, tylko sąsiedzi coś podejrzewali. Gdyby mógł, to nawet karmiłby je własną piersią. No chociaż nie, no on może. Nie ukrywajmy. On może je karmić. No ej. Do tego stopnia kocha psy, że wręcz Ania zaczynała być zazdrosna. Naprawdę. W pewnym momencie miał dwa, tylko po to, żeby nie wiedziało, którego w tej chwili ma być zazdrosna. Dobra, wiem, że to były jej psy, tak? Tak, taka jest wersja oficjalna. Wiecie, w zdrowiu, w chorobie, przy pale i bez. Po prostu go chroniła, no. Powiedzmy sobie. Ale inaczej. Byliście kiedyś u niego? Byliście? Nie? Tam jest świetnym gospodarzem w ogóle. Trzeba powiedzieć. Kurwa, kiedyś u niego byłem. Poszedł nagrzać piec w piecu, nie wiem, drewno musiał przygotować, opał. W ogóle to były zajebiste godziny. A potem wrócił, jak przygotował ten opał. No, tak czy inaczej, ma taki zajebisty wjazd na posesję, tak 60 stopni w dół. Żaden normalny samochód nie jest w stanie tam zjechać, żeby nie zatrzeć podwoziem. Historia podobno jest taka, że tam kiedyś był normalny podjazd, tak ze 40 stopni, ale poszedł go odśnieżać. No i tak odśnieża. Czarny ten śnieg, kurwa, no wiadomo, po Śląsk, nie? Czarny śnieg. Od tamtej pory sąsiad ma zajebisty wał przeciwpowodziowy. No cóż. Schodząc z ciebie, co nie jest łatwe. Jarek. Jarek, wyglądasz jak siwy pedofil. Więcej nie powiem, bo się boję, że mnie postrzelisz. Natalia Cieślak, to na twoje ręce, Niko. Z tego co wiem, to lubi włoskie kiełbaski i ubiera się jak perwersyjna księgowa, no. Bartek.
Nasz nowy Jasiu. Pojebany typ, nie? Był na kilku próbach, dalej przychodzi z własnej woli. Kurwa hardcore. Ej, sądziłem, że po prostu w domu czeka brzydka żona, ale z tego co widzę, to ni chuja, nie? No nie wiem, poje mi tyle. Seba. Seba. To nie takie proste, jakby się mogło wydawać. Z Sebą nie można być od tak. Nie, to nie. Na to trzeba mieć kasę, styl, szyk. Jednak nie każdego stać na dres. Dlatego mamy to, co widać. Ale mówisz Seba, to i Natalia. Byli parą tak długo, jak ich znam. Czyli wcale. Jednak domyślam się, skąd zmianę zespołu u Seby. Z Downa zamienił na Infestation i stał się jakimś tam gitarzystą. I to wystarczyło, żeby Natalii zaimponować. Kurde, żeby przejęła zaręczyny. To jest imponujące, naprawdę. Sądzę, że postawa stacza kolejkowego ma większy prestiż, ale pewnie żaden po prostu na nią nie spojrzał, więc zadowoliła się tym, co dał los. Nie wiem, które z nich bardziej przegrało. No, w końcu nawet włosy Natalii dorównują tych od Seby. Czyli w tym przypadku okazuje się, to co mówili na mieście, że Natalia zajebiście obciąga, jest prawdą, nie? No, w każdym razie, żeby nie było, małżeństwo to ważna rzecz, wsparcie w ogóle, uczucia inne niż głód, zawody kto głośniej pierdnie, chyba Seba wygrywa. Ponadto za każdym facetem, który odniósł sukces, stoi kobieta, dzięki której to osiągnął, tylko że przy nich wciąż nie wiadomo, które będzie tą kobietą, bo oboje mają zadatki. Mosia. Jak ty to robisz? Matka trójki dzieci. Pani domu. Bierzesz udział w naszych zajęciach. Prawda? To tak bardzo po tobie widać. Really? Nie. Nie no, żartowałem, nikuja mnie to nie obchodzi. Nie? Jak to robisz to w ogóle? No i na koniec. Bauer. Śmianie się z niepełnosprawnego jest nie fair. Kopanie leżącego nie powinno mieć miejsca. Topienie kogoś, kto nie umie pływać, jest karane. Nauczył się w tym. A mimo to jesteśmy tutaj i możemy cię do woli obrażać. Cię z małej litery. Nie no, kurwa, jakby to była jakaś nowość, nie, że możemy cię obrażać. No kurwa, musiało upłynąć 10 lat od twojego pierwszego filmu, żebyś nie wstydził się publicznie pokazać ze znajomymi. Nie, to kurwa w ogóle... Te 50 złotych, co ty mówiłeś, że ten, że mi zapłacisz za to, żebym przyszedł, to tam później się rozliczymy. A z Marią się później dogadam, tak mówiłeś. Tak. Ona przeleje. Ty nie masz skąd. W każdym razie, nasz przyjacielu, myślicielu, wizjonerze ty nasz, drogowskazem dla błądzących we mgle. Ty wiesz, że to kpina, nie? Fakt, że nie przesunięto terminu twoich narodzin, zapewne wynika z tego, że to nie ty go planowałeś, nie? Nawet w stowarzyszeniu, które założyłeś, to kurwa nie ty, jesteś prezesem. Jakbyś był prezydentem USA, nie wiem, kurwa czytaj między wierszami, nie? Jakbyś był tym prezydentem, nie ma chuja, no kurwa nie ma chuja. Nawet byś nie pozwolił się od czerwonego guzika. Nie ma opcji. W starciu Korea, Marcin Błaszczyk, Korea rządzi. Co ty to? Taki wręcz Andrzej Duda w media. Nie no, ale tak, wszystko i wszystkim, ale jak można być tak bardzo nielubianym i zajść komuś za skórę swoją twórczością artystyczną, ale tworzyłem takie hały zamiast sztuki, żeby spalili ci lanosa, nie? Wręcz nawet nie był twój! Dzięki. Brawo. Dobrze. To teraz Natalia, nasza wróżka z 7 paragrafów, jak tutaj już Irek zaczął nawiązywać do spektaklu. Czytam. Robert Bożucki. Zaczynam. Robert nie ukrywa swojej wagi. Wagi? Nie no, to przecież każdy widzi, jak miał to ukryć?
Przecież tego się kurwa nie da ukryć. A nie, nie, wiary. Wiary miało być. No, także Robert nie ukrywa swojej wiary. Nie każdy wie, że jest on tak zwanym kocikiem. Patrząc na moje zamiłowanie do kotów, to powinnam go lubić. No ale na początku naszej znajomości nie wiedziałem, jakie jest wiary. No bo kto się kurwa pyta o to na dzień dobry? Ej, jesteś Jehowem, Żydem, transwestytą, gejem, a może z ISIS? Nikt kurwa normalny tak nie robi. Pewnego dnia Robert przyjechał do nas do Rybnika na kawę. Spotkanie przebiegło dość sympatycznie, więc postanowiłem zaprosić go na obiad. Jak następnym razem będzie w okolicy? Zgadnijcie, co pierwsze zaproponowała mu na obiad. Kurwa krupnioki. Ze wszystkich możliwych dań do wyboru ja jebłam kurwa krupniokiem. Jeszcze transfuzję krwi mogłam mu jebnąć. Ale nie myślcie se, że mnie to obchodzi. W dupie to mam. Mówię o tym, bo to było nawet śmieszne. Swoją drogą, to zobaczycie, jakie mi się metody wejścia komuś do domu polepszyły. Kiedyś to trenowali tylko w sklepie z drzwiami, a teraz to kurwa udają twoich przyjaciół. Włażą bez pardonu do twojego domu i po chwili dopiero mówią: ej kurwa, jestem Jehowym, wiesz? Kolejną ciekawostką jest to, że Robert wybiera sobie przyjaciół. Tak to prawda. Najlepiej takich z pełną lodówką, jak Natalia i Niko. It happens. Sometimes. Nie dziwi was to, że tak dużo spędzają ze sobą czasu? A co robią, jak się spotykają? Żrą. Na koniec powiem ci, Robert, że specjalnie zrobiliśmy ciebie w chuja z tym filmem, żebyś nie myślał, że jesteś kurwa fajny. Nie ufam ci. PS. I tak jesteś gruby, i tak chcę, żebyś płakał. Irek. Nudno już tak mówić, że Irek jest Sosnowca, że przegrywał ciągle w mafię, bo jest Sosnowca, że ogólnie Irek i Sosnowiec żyją w symbiozie itp. Ale o dziwo nas to jeszcze bawi. Moim zdaniem to Irek powinien zmienić nazwisko na Ireneusz Sosnowiec. Wiecie, jakby humor ludziom poprawiał, przedstawiając się komuś? Prosty przykład. Irek podbija do laski w barze. Gitara, siema, jestem Ireneusz, wajchę przełóż Sosnowiec, będę cię dzisiaj maleńka przemycał za granicę. I jest dodać, nic ująć. Wojtek. W tym roku, Wojtek, cię oszczędzę. Tyle nieszczęścia cię spotkało, że to aż nie wypada się śmiać. Tylko płakać. Wojtek, nie martw się, jesteśmy z tobą, a raczej oni są. Oni są z tobą, bo ja nie, ja mam wyjebane. Podobnie jak ty zęby, pozdro. Mosia Matera. I napisane Mosia. Spoko laska. Spoko laska. Spoko dzieci, chujowy mąż. Natalia i Niko. Nie będę się na ich temat wypowiadać, bo boję się, że włoska mafia mi wpierdoli. Robert, Robert, uważaj, co o nich powiesz, bo możesz już nigdy więcej nie dostać pizzy. Marta. To jest chyba jedyny moment w życiu, w którym nie mam się z czego śmiać z Marty. Ale za to bardzo chętnie ją pochwalę. W końcu się ogarnęłaś. Masz pracę, chłopaka, mieszkanie, nawet auto. Do tego starasz się mega w teatrze i rewelacyjnie grasz Kopciuszka. Jestem z ciebie taka dumna. Jak nikt inny zasłużyłeś na pochwalnego roasta. Przemek Kminkowski. Przemek Kminkowski. Przemek Kminkowski, alkoholik. Kamila Dąbrowska. Nie no, o Przemku opowiem wam. O Przemku opowiem wam małą anegdotę. Był sobie Przemek w Rybniku. Był bardzo miły wieczór, była też i wódka, było potem piwo, był też miód pitny i było już późno. Było też już o 15% za dużo. No i w konsekwencji był też paf, a rano było mu głupio. Koniec, nigdy więcej z nim nie piję. Kamila. Z Kamilą ostatnimi czasy dobrze się układa. Zaprzyjaźniłyśmy się. Ba! Nawet pozwoliła mi u mnie w domu gotować. A nie każdemu wolno. A tak serio? To niech ona gotuje, bo mi się kurwa nie chce. Mamy ze sobą kilka udanych imprez, ale wciąż mnie zastanawia jedno. W Dawce Śmiertelnej masz przezwisko Kila. Nie, powinno być Kilo. Mówi się Kilo. 2 kilo, a nie 2 kila. Seba. Wiecie już z poprzednich edycji i moich zażaleń, jak ciężkie jest życie codzienne z Sebiksem. Ciągłe bekanie, pierdzenie to normalka. Mam dzień jak codzień. Zdążyłem się przyzwyczaić. Ale nie sądziłem, że poślubiając jego, mój organizm stanie się tak bardzo śmierdzący jak on.
wstyd się przyznać, ale jesteśmy już na takim etapie związku, level chyba milion, że z radością urządzamy sobie konkursy, kto głośniej i bardziej smrodliwie pierdnie. Nie na daremno. Nie na daremno jest powiedziane, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Kurwa, ale czy to chodzi o bąki? Kasia i Jarek. Kiedyś był taki serial, Kasia i Tomek. No to tyle. Marlena i Michalina. Wiecie, że obydwie macie dziurki. Bartek. Bartek, nie pamiętam nazwiska. W każdym razie Alfons z 7 paragrafów. No Bartek, muszę przyznać, że na początku zrobiłeś na mnie spore wrażenie. Zadbany, porządnie ubrany, żonaty, mający swoją pracę, ładnie pachnący koleś. I to jak wtedy krzyknąłeś na scenie, zamknij się, to kurwa, ach, chyba każda z nas miała mokro w majtkach. Nie? Nie? Ja miałam. Ze zdziwieniem patrzyłam na ciebie i zastanawiałam się, co taki koleś jak on robi z takimi ludźmi jak my. Aż nasze drugie spotkanie wyjaśniło mi wszystko. Wyjaśniło mi, że idealnie się do nas nadajesz i niedługo było czekać, aż narobisz sobie kompromitacji. Zapewne wszyscy już wiedzą, jaki napierdolony przyjechałeś. A nie, nie, przepraszam, przywieźli cię na plan zdjęciowy. I to kurwa mać nie był kac. On godzinę przed rozpoczęciem nagrywek z klubu wyszedł. Masakra. Jestem bardzo ciekawy, co nam jeszcze pokażesz. Podejrzewam, że jak w przyszłym roku to ty będziesz grał główną rolę, że to ty będziesz główną gwiazdą mojego roasta. Paweł Srogi, czyli Waldemar Srogi, nasz... Kurwa, Paweł, zapowiadał się tak dobrze. Program YouTube'owy inny niż wszystkie. Ciekawe poczucie humoru, odwaga, robienie czegoś na własną rękę w internetach, później wspólne prowadzenie programu, zajebisty głos, tajemnicza twarz, piękne oczy. Noż kurwa, Srogi, gdybym była wola, to bym cię przeleciała w tej masce. Ale potem ją ściągnąłeś. Marcin Błaszczyk. Bauer Bauer wymyślił spektakl 7 paragrafów. Mhm. 7 paragrafów to powinno mu być postawione za jego ryj. Tylko jemu przytrafiają się jakieś dziwne rzeczy, jak na przykład spalenie auta w Zabrzu. Co wy macie z tym? Tak. No kurwa, nie wiem. No kurwa, nie wiem, co ty z tym masz, ale dziwię się, że masz laskę. Wyobraźcie sobie, gdyby Bauer z tym jego pechem był wróżbitą. Wróżbita Marcin. Wróżbita Marcin postanowił wywróżyć sobie lotka, chuj nie trafił. Wróżbita Marcin wywróżył sobie, że wywróży... Wróżbita Marcin wywróżył sobie, że będzie sławnym reżyserem, chuj stworzył ZWS-a. A nie, to prawda. Wróżbita Marcin... Proszony przez dziewczynę na łożu śmierci o wywróżenie przyszłości? Laska, czy ja umrę? Wróżbita Marcin, nie. Chuj, laska umiera. Gdyby Bauer był Józefem, Józef Marcin postanawia oświadczyć się Maryi? Chuj, ona wciąż jest jakimś kurwa duchem. A gdyby był Jezusem? Jezus Marcin płaci za zakupy tekstem Bóg zapłać? Chuj, Bóg nie płaci. Jezus Marcin słyszy dzwonek do drzwi? Chuj, ja tam Jehowi razem z Robertem. Bauer jako mąż i ojciec. Ojciec Marcin siedzi sobie przed telewizorem, a żona z synem do niego. Chuj, jesteś adoptowany. I tak można bez końca. Marcin, wieczny pech. Podsumowanie całej twórczości. Taka refleksja mnie naszła. Zawsze nas wszystkich podziwiam, że jeszcze wierzymy w tego Bauera. Mami nas obietnicami wielkiej kariery, od początku Bauer Filmu, poprzez Bauer Entertainment, aż po B-Media. Ślepo kroczymy jego marzeniami, że będziemy sławni. Zawsze jesteśmy ambitni i chętni na zagranie choćby kurwa drzewa, byleby zagrać. Mamy mnóstwo pomysłów, chęci na wyjazdy, na tripy po festiwalach, poświęcamy się niemal na 100%, ale i tak dostajemy w zamian gówno. Najbardziej dziwię się Robertowi. On to dopiero jest jakiś naiwny, nie wiem, głupi wkłada jeszcze jakieś pieniądze. Ale nie ma co. Nie wiem jak wy, ale ja bez Bauera i bez tego kurwidołka bym sobie ocipiała. Dzięki temu mam mnóstwo fajnych wspomnień, mnóstwo poznanych ludzi i mam was. Mamy siebie, ludzi, którzy sobie ufają. Oprócz Roberta, jemu nie ufam.
Lubimy to bauerowe gówno i siedzimy w nim razem aż po uszy. W dzisiejszych czasach fajnie jest mieć przyjaciół, z którymi można tak sobie posiedzieć w gównie. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć coś o sobie. 2 miesiące już minęły od naszego ślubu z Sebiksem, kiedy to ponad rok szykowałam się do tego dnia, bla, bla, bla. No, także jestem już mężatką. 2 miesiące po ślubie i jeszcze, kurwa, jestem w ciąży. Ja pierdolę. A miałaby tylko przygoda na jedną noc. I dziś z powodu ciąży nie mogę być z wami, bo rzygam jak kot. Chociaż na samą myśl, że miałbym patrzeć dzisiaj na wasze ryje, to chcę mi się rzygać. Dzięki i pozdrawiam. Tak. Dobry wieczór, mam na imię Maria, mam 28 lat. Od blisko 4 lat znam ludzi z Bauer Entertainment. Ponoć tematem do obrażania ma być tym razem twórczość Bauer Entertainment. Ja się tylko zapytam, że niby kurwa co? Ale jednak nie bądźmy tacy krytyczni. Mają pewne swoje sukcesy. Kto się ze mną zgodzi, że ZWS jest najnudniejszym filmem na świecie? Piękne! A kto go w ogóle oglądał? Właśnie ja jeszcze nie. Dobrze, to zacznijmy od twórcy tej grupy. Człowiek wielkich marzeń i planów. Marzy o podróży w kosmos, a rzyga w autobusie na trasie Mysłowice-Katowice. Oby karierę filmową zaplanował lepiej niż własne życie, bo nawet w roli konkubenta jest chujowy. Dawka letalna alkoholu, 3 piwa. I love Polish. 0,3. Ale przynajmniej raz w życiu wybrał dobrze swoją partnerkę. Kto by był lepszy dla takiego łamagi niż lekarz? Chociaż z drugiej strony mdleje na samo słowo igła. Mamy tu jednak osoby bardziej zasłużone dla sztuki. Wojciech Franczyk, człowiek, który zjadł zęby na teatrze. Aktorzy grupy, Ireneusz Morcinek, ciągle obsadzany w roli diabła, w końcu i tak będzie mu tu lepiej w tym piekle niż w Sosnowcu. Natalia Cieślak, niby na tłuszczyk, bez wykształcenia aktorskiego, a jednak za każdym razem fenomenalnie gra dziwkę. Robert Bożucki rzadko występuje przed kamerą, za to całkiem spore sukcesy odnosi w życiu zawodowym. Każdego miesiąca puka do drzwi tylu nowych klientów, co Jehowi do drzwi emerytek. Mamy tu też gości specjalnych. Z zagranicy przyjechał do nas Nicola Cortesi, który kiedyś zastanawiał się, jak zgadliśmy, że jest on Włochem. No ale teraz sami powiedzcie, czy to jest trudne, gdy widzicie niskiego faceta o ciemnej karnacji, którym dleje nas samo słowo spaghetti bolognese. Niestety już nieobecny, ale świat polityki reprezentował tutaj Dariusz. Miałam do niego jedną prośbę, teraz jej nie wysłucha, ale może ktoś mu przekaże, żeby jednak zajął się czymś innym, no nie wiem, został dresem pod blokiem, bo za Parycji pasuje, ale żeby zostawił tą politykę. Mamy już jednego kawalera kurdupla z kotami, który rządzi u nas. Jeden wystarczy. Do osób, które nie biorą udziału w działaniach Bauer Entertainment, mam jedno pytanie. Serio utrzymujecie z tymi ludźmi kontakty dobrowolnie? I z tobą też. Tak. Tak. Dobra, było śmiesznie. Na chwilę chciałam poruszyć poważny temat. Pewnie słyszeliście, jest to temat dotyczący również waszego środowiska. Chodzi o te wszystkie afery, które są związane z molestowaniem w Hollywood. Irek, Marta, źle zrozumieliście zdobywanie roli przez łóżko. Ja byłem molestowany. Tak mi się wydaje. O tym porozmawiamy później. Niestety nieobecni są dziś Natalia i Sebastian. Natalia jest ponoć chora.
Kiedyś mówiło się na to, zupa była zasłona i z reguły w pierwszych dwóch miesiącach małżeństwa bicie było na tyle słabe, że jednak kobieta mogła wyjść do ludzi. Cieszymy się, że dotarła do nas jednak Mosia. Udało się jej zostawić pod opieką chociaż dwójkę ze swoich dzieci. No a wszystkich, których pominęłam w dzisiejszym roście, nie przepraszam, po prostu nie zasłużyliście na, wow. Nawet na roast. Dzięki wszystkim. Bo tu jeszcze mamy troszeczkę od Seby. Zaczynamy? Wypatruję Roberta. Prosił, żeby nie śmiać się z jego wagi. A wczoraj pisał o roście na Facebooku drukowanymi literkami No Mercy. Myślę, że jak poprosi o to, żeby się nie śmiać z jego tuszy, to nikt nie zauważy, że jest gruby. Szanuję jednak jego zdanie i powiem, że to ciekawy gość. Specjalnie dla niego wyciąłem niemal wszystkie żarty, które dotyczą czegoś innego niż nadwaga. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. Burżuj to osobnik, co myśli, że jak kupi sobie Orbitrek, to maszyna wystraszy te kalorie w jego masnym kegu. Powiem ci w tajemnicy, że tak nie działa. Nie tylko trzeba na to wejść, uruchomić wyobraźnię, ale i uruchomić ciało. Zafyrlać tymi pedałkami. Zresztą, nawet gdyby Robert schudł, to dalej byłby ociężały, umysłowo. A kiedy trzęsie się ze śmiechu, cały świat trzęsie się razem z nim. Wśród sejsmografów krążą na ten temat legendy. Nie wiem, co się będzie działo, kiedy wskoczy do basenu na bombę. Pierwsze skojarzenie? Teoria wielkiego wybuchu. No, ale może skończę wyśmiewać tłuszczyk, bo sam mam dostojnego Alibabę w okolicach bioder. Czas na coś innego, co również rosnącego w pasie, przystojnego jak silos pełen gówna. Irek. Z twarzy typ gościa, który wpierdala się na imprezę na krzywy ryj, wywala z niej gospodarza, potem narzeka, że melanż chujowy. W rzeczywistości nie jest tak źle, ma tylko krzywy ryj. Bardzo mu się wydłużyła twarz i broda oklapła na klatę. Wśród człowieków kciuków byłbyś królem. Swoisty kciukowy baron. No i tak, bo nie było Sosnowcu. Sosnowiec Irek to taki wyeksploatowany must have w żartach o człowieku kciuku. Jest to temat tak wymęczony, że mam wrażenie, że to nie Irek ma paszport do Sosnowca, ale że to Sosnowiec ma paszport do Irka. Większym gorolem się nie da być. Znaczy, polem mi zawały. Badura. Nie dajcie się zwieść, że się ogarnęła i że się udziela w teatrze. To wszystko ma odwrócić uwagę od tego, że dalej jest Martą Badurą. Przejrzałem twój plan. Pewnie jak nikt nie patrzy, to potajemnie przecież w ogóle razem i przez uotwarte. Masz fałszywe konto na Facebooku i zaznajemiasz się ze wszystkimi Grażynami, Januszami, Karynami, Sebiksami. Jestem Sebiksem, więc wiem. Mariusz. Gdy się wysra, to wyciera dupę o kafelki. No. Wszyscy udają, że go lubią, wszyscy udają, że słuchają i wszyscy udają, że szanują. Nawet Mosia myśli, czy by go nie odeć z powrotem do schroniska dla bezdomnych i słodzie SMS o treści pomagam w ostatecznym akcie miłosierdzia. Bauer. Bauer. Piękny jak ZWS, pirat Barnaba ze stojaczkiem na petę pomiędzy zębami. Brakuje jeszcze haka i drewnianej protezy. Postukałby sobie co przynajmniej. Gdyby Bauer był Billem Gatesem, to by Microsoft nie powstał. Gdyby był Jezusem, to chcąc chodzić po wodzie, to by się utopił. Gdyby odpoczywał na plaży, to zabiłaby go góra lodowa. Gdyby miał przejście przez ulicę, to rozjechałby go statek. Ogólnie ciapratowatość Bauera jest legendarna.
nie chciałem mówić, jakim chujowym jest reżyserem, ale chyba właśnie to powiedziałem. Niemniej, jest filmowy, prawdziwy akcent w Bauerze. Gdy na niego patrzysz, to myślisz, dramat. Maria. Mary, nie pojadę, wystarczy, że mam Bauera za faceta. Natalia. Ciężko jedzie się po... Natalia, ciężko jedzie się po bliskiej osobie, zwłaszcza, że to ona robi ci obiad i pierze obgównione majty. Cicha ofiara nocnych symulacji bombardowań w Kabulu. Niby narzeka na te pierdy, a bierze to, co najlepsze od mistrza zapachowej destrukcji i wykorzystuje na partyzanta, kiedy moja czujność śpi. Kiedyś kupiłem jej Milky Way'a i chciałem, żeby odgadła, co to jest. Poprosiła podpowiedź. Powiedziałem, jak nazywa się nasza galaktyka, a Natalia, ptasie mleczko? Kmina. Gdyby w żyłach ludzi płynęło piwo zamiast krwi, to kmina byłby wampirem. Alkodrapieżnik, który sztukę zdobywania procentów opanował do perfekcji. Wyobraźcie sobie taką scenę. Zmierzch wylał atrament, ulice się wyludniają, latarnie się zapalają, a w ciemnościach zapierdala zdyszony kmina. Spod pierdolki szturmuje monopolowy, otwiera drzwi, kasjerka się odwraca, nikogo nie widzi. Szmer jakiś z boku, patrzy tam i znowu nic. Ale widzi, że zniknęły dwa czteropaki. Odwraca się ponownie, widzi, że na ladzie leżą ujebane kminkiem dwie dychy. Wtedy wchodzi do sklepu Badura i się pyta, która godzina przez zło otwarte. Kamila. I don't Polish. Kamila. Można powiedzieć, że to właśnie jest ta kasjerka. Ona wie, że kmina podpierdala jej piwo z chaty, ale nie potrafi go przyłapać na gorącym uczynku. Kamili fest nie pojadę, bo robi dobre żarcie i nie chcesz znaleźć w Krupnioku czegoś innego, co jest bardzo do Krupnioka podobne. If you know what I mean. A propos właśnie tego tematu, jak myślicie, dlaczego proponujemy u nas czasem Krupnioki, a przed przyjazdem gości czyścimy kuwety? Wojciech. Człowiek o zgryzie warana z Komodo. Ma tak toksyczną ślinę, że jak cię bajśnie, to po dwóch dniach rośnie ci pierdolna szczecina na klacie. Kolejnego dnia nabywa zagadkową zdolność opowiadanie odwadniających słuchaczy sucharów. Dalej rośnie ci gęsty wąs w barwach zgniłej rdzy. Po tygodniu jesteś nowym Wojtkiem z Komodo. Już nie interesuje cię wtedy, czemu nie masz zębienia. Choć możesz podejrzewać o to Jehowych. No ale to... Marlena i Michalina. Marlena lubi jeździć na motorku, jej ulubiona poza oranie paszczą o asfalt. Dodatkowo Marlena potrafi od strzału nagrać całą ścieżkę wokali. Od strzału w potylicę ma się rozumieć. Michalina, pierwsze skojarzenie? Staroszczelina. Wiecie, kto ma jaja w waszym związku? Nikt. U was nie ma problemów takich jak kiedy konar nie chce zapłonąć. Ale też nie ma kapitanie, dokujemy. Się zastanawiam, jak wygląda dzień, kiedy obie macie PMS-a. Ja już mam rozpierdol w postaci samej Natalii w domu, u was to będzie Armagedon. No i dobry dzień na nagrywanie wokali od strzału. Srogi. Pierwsze skojarzenie, srogie stranie. Paweł to Paw, koniec. Bartek. W sumie to kurwa nie wiem. Jeśli melanżujesz tak jak mówią, to w tej grupie uważaj, bo jeden się wbije na imprezę na krzywy ryj, drugi zajebie cały alkohol, trzeci wybije zęby, opowie o Bogu, czwarty to nagra nazwie ZWS, część druga. A jeszcze był taki jeden, co posypywał się cały się kalgonem i mówił, że ma dzięki temu dłuższe życie, ale na szczęście wypierdolił za granicę Blackporn czy Blacktorn. Jakoś tak. Nikt za nim nie tęskni. Podobnie jak nikt nie będzie tęsknił za tobą, jak zaklejesz się na śmierć. Nikola i Natalia. Można ich nazwać zestawem do ratowania głodującego burżuja. O co pani? Oddychaj, oddychaj. Przychodzi, opierdala pizzę, zgarnia wszystko z lodówki, pakuje do ust, wychodzi i woła z pełną paszczą. Bye, best friends, best friends. Najgorsza jest ta wizualizacja.
Swoją drogą, Natalia... Swoją drogą, Natalia, lubisz, kiedy Bauer cię bije? Lubisz to? Czytaj dalej. Oj. Podsumowanie twórczości. Bauer, Bauer, Bauer. Zrzeszasz tutaj tyle spierdoliny, że może z tego wyjść tylko ring kultury. Jak coś ma potencjał, to zazwyczaj nie powstaje. Można poczuć wtedy pozornie pustkę przy zachodzie wschodzącego słońca. Krzyczysz wtedy YOLO, ale to tylko i tak substytut twojego emotion, które są tak bardzo zawieszone w swojej własnej schizmie. Bimedia, bibieda. Początek dobry, końcówka słaba. Ale gdyby nie to zrzeszenie ludzi, nie mógłbym was dzisiaj obrażać. Fajnie jest znać ludzi, którzy mają spory zakres tolerancji na odpały innych. Wolf mówi, dobrze jest dobrać sobie ludzi, którzy są tak samo pojebani jak ty. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, no bo gdyby wszyscy byli tak samo pojebani jak ja, to byśmy strali po stołach, wkręcając sobie, że to światowej klasy budyń. Chociaż kto wie, noc jest jeszcze młoda. Pozdro. I ten od Seby. Dobra, słuchajcie, ja mam coś takiego, co nazywa się roast limeryk. Dobra, czyli takie wierszowane. Co? No. Dobra, zacznę od Bauera. Bauer stylistę zmienił na prędce i udaje, że klonem jest kminy. Chyba widać, że dość nietęgie na ten image są nasze miny. Dobra. Pierwsze. Drugie. Wojtek. Wojtek w afekt ucieka od świata, zamiast z życiem się po prostu bratać. Dobra, następnie. Monika agresję swoją skrywa skrzętnie. Jam jest Jessie! Jękiem na scenie wymawia pokrętnie. Kmina samotnie rusza przez świat. Głowę zadziera stanowczo do góry i gada do siebie. Niech mnie docenią te wszystkie gbury. Irek to narcyz jest niesłychany, lecz szuka kobiety, która ukoi te jego rany. Natalia, twoja. Natalia, dziewczyna, 31-letnia, chce zabłyszczeć, nim stanie się wiekiem średnia. Nikola, Włoch ognisty, zastanawia się, czy Chorwacji nie zamienić na, czy Chorwacji nie zamienić na kraj nasz i Wisły. Dobra, Ola, Oli tutaj nie ma, nikt o niej nie wspomniał, ale to też była taka dziewczyna, która z nami grała przez jakiś czas w Zawieszonych. I mam o niej tak. Ola zza okularów spogląda srogo. Czy mnie jeszcze lubią? Ogarnia ją trwoga. Jarek. Jarek z doskoku tutaj zagląda i nie ma zamiaru robić za wielbłąda. Duszę artysty skrywa dogłębnie. Czy mnie zauważą? Myśli namiętnie. Dobra, teraz mam o Maksie. I mam tak. Max temperament ma soczysty, a jego zdjęcia to dowód na to krwisty. Dobra, i teraz jedziemy tak. Natalia. Natalia i Seba. Natalia. Czekajcie, bo się pogubiłam. O, Natalia ma męża i to jej się chwali. Czy wyczaruje sobie szczęście na Bali? Seba u jej boku wzdycha i mówi do siebie, wreszcie mam żonkę, niosąc ciężkie zakupy w Biedronce. Kamila. Kamila pnie się po szczeblach drabiny. Rzetelność i rozmach u niej widzimy. Czy jednak, aby w tym owczym pędzie nie złapie siebie na błędzie? Marta. Marta się z sobą i z życiem boryka. Nikt tak jak ona na róże nie bryka. Bartek. Bartek nieśmiały, acz szlachecki. Ma ruchy powabne i uśmiech zdradziecki. Robert. Robert Bo to zagadka niesłychana. Miks temperamentu i szef pozytywna zmiana.
Brodę i odwagą czaruje. W todze wygląda jak dobry wujek. Dobrze, i jeszcze mam takie o Toksim. Toksi stanowczo za dużo pali i czeka, i wciąż czeka, aż go ktoś pochwali. No. Brawo, Kasia. Dobra. You are brave. Thank you so much. Możemy? Nie. Słuchajcie, kiedy poznałem Bauera, miałem takie wrażenie, że gość, który zajmuje taką funkcję, powinien mieć przede wszystkim pewność siebie. I myślałem, że tak jest, do momentu, kiedy spotykamy się tam, rozmawiamy i on mówi, wiesz co, Bartek, wymyśliłem dowcip. Mówię, no dajesz. On mówi, nie, wiesz, bo będziesz się śmiał, nie? Bauer tak mi... nauczył po polsku. Tak. Bauer mi mówił, że był w szkole budowlanej, ale mu nie wyszło, albo chciał, albo nie chciał. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że ty zmieniłeś ten kierunek na filmowy. Ci kurwa strasznie obawiam, że wszedłbym kiedyś do budynku, który by był takiej jakości jak twoje filmy, nie? Wiesz, rada, to jest taka ogólna rada. Proszę cię, nie jedź do muzułmańskich krajów. Przez twoją brudkę mogą cię pomylić z kozą, no i kurwa, możesz się zdziwić, nie? Słuchajcie, ogólnie Bauerowi wydaje się, że jest ambitny, natomiast okazuje się, że nie wszyscy go rozumieją nawet w jego najwęższym gronie. Ostatnio przeczytałem takie ogłoszenie w gazecie. Sprzedam tanio, szybko, kompletny zestaw sprzętu fotograficznego, numer telefonu 555-123-654. Jeśli słuchawkę podniesie mężczyzna, proszę się rozłączyć. Podpisano Maria. Mój facet jest filmowcem, cały dom zajebany. No i ogólnie tak, wiesz, tak, no... Wiesz, no, nie... U ciebie to kręcą filmy i to ty nie wiesz. Trochę rozumiem, skąd się wziął twój wygląd. Podobno słyszałem, że byłeś takim kurwa pilnym ucznym, że nawet prowadziłeś zeszyt z WF-u. I ogólnie, wiecie, no zabrakło mi tematów do Rockstar, bo za późno się dowiedziałem, że Irek jest z Sosnowca, nie?